Dzień dobry Państwu, witam ponownie, witam także wszystkich moich ziomków, sympatyków, osoby, które odwiedzają moje kanały na TikToku, na YouTubie, moje grupy na Facebooku. Dla przypomnienia nazywam się Przemysław Goranin i jestem absolwentem administracji i pedagogiki na kierunku poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. A dzisiaj kolejna część cyklu o typach moberów i powiemy sobie o osobowości paranoicznej. Kim jest tak naprawdę osoba, która posiada osobowość paranoiczną paranoik? Przede wszystkim yy, paranoik odzna odznacza się taką Permanentną podejrzliwością. Ma tendencję do zniekształcania jakichś codziennych doświadczeń, posiada sztywne poczucie własnych praw, własnych uprawnień, tego, co mu się należy i snuje często jakieś spiskowe teorie na temat różnych wydarzeń. Paranoicy najczęściej długo przeżuwają, rozpamiętują i, i ogólnie. Ciężko wybaczają, z trudem wybaczają, przepraszam bardzo, wszelkie przykrości, zranienia, yy, mają problem z wybaczaniem i to wynika z ich przesadnej, nadmiernej wrażliwości na porażki, niepowodzenia na temat tego, co mówią inni ludzie czyli są też bardzo skoncentrowani na sobie, tacy egocentryczni. Yy, co możemy jeszcze więcej powiedzieć o paranoi? Yy, Wrogie nastawienie do otoczenia, strach, że ktoś zaszkodzi, że na przykład pracownicy snują jakiś spisek. Aczkolwiek niekiedy tylko jest to prawda, bo jest także mobbing w stosunku do osób decyzyjnych i przełożonych. I o tym także jeszcze będę nagrywał materiał, proszę Państwa. Co dalej? Jakie są przyczyny w ogóle? Czemu szef, osoba decyzyjna jest paranoikiem? Do tej pory wszelkie przeprowadzone wywiady, badania, które dotyczyły zdrowia psychicznego w Teksasie, między innymi w USA, paranoiczne przekonania według tych badań to mają związek z poczuciem jakiejś bezsilności, inercji, bezładu, jakiejś bycia prześladowanym, takiej prześladowczej manii i Dodatkowo wynikało to z sytuacji społecznej tych ludzi. Co więcej, przekonania o rozwój w ogóle takich przekonań o charakterze paranoicznym tutaj wpływ ma relacja z ojcem, matką, z rodzicami i także jakaś nieufność środowiska, w którym osoba mająca taką paranoję wychowywała się, przez które została ukształtowana. W tym środowisku na ogół była bardzo surowa dyscyplina, rygor, rygorystyczne zasady. Przykładem takiej osobowości paranoicznej, chociaż jeszcze inne zaburzenia wchodzą w grę, był Józef Stalin, tak, który im bliżej ktoś był niego, tym bardziej go podejrzewał. Robił czystki, w związku z tym, że cały czas obawiał, że ktoś chce mu zaszkodzić. Miał takich kilka domów i jeździł różnymi drogami do tych domów, czasami do jednego, do drugiego, do czwartego, ponieważ obawiał się, że gdzieś na niego czyhają ludzie, którzy chcą mu odebrać życie. Tacy ludzie byli, ale u niego to urosło do rangi takiej paranoi. I nie cofał się przed niczym, bo był gotów nawet wywołać sztuczny głód na Ukrainie. Przykład typowej osobowości paranoicznej i w skali mikro oczywiście mamy do czynienia z takimi ludźmi w naszym środowisku pracowniczym, w środowisku społecznym gdziekolwiek, czy wśród sąsiadów. Takie osoby po prostu są. Osoba taka naturalnie potrzebuje pomocy i psychoterapii, niekiedy leczenia farmakologicznego już w tym późniejszym stadium. Czy leczenia szpitalnego? Najcięższą postacią paranoi, to takiej już paranoi chorobowej, to jest schizofrenia paranoidalna. I schizofrenicy paranoidalni mają już bardzo ciężkie stany, że ktoś przeciwko nim knuje spisek, że ktoś chce ich zabić. To są ludzie bardzo nieszczęśliwi I tu już w grę wchodzi farmakologia. W Przypadku osobowości paranoicznej, czyli, czyli już nie takiej choroby, ale osobowości, bardziej zaburzenia osobowości, często jest to psychoterapia, a farmakologia to już w określonych, bardzo trudnych przypadkach. Ci ludzie mają manię prześladowczą, bardzo kontrolują rzeczywistość, a to wynika z ich strachu. A jakie mamy jeszcze rodzaje paranoi? Bywa paranoja u alkoholowa, u osób, które właśnie nadużywają alkoholu, one słyszą później różne głosy, których nie ma. Ta paranoja może utrzymywać się już nawet w czasie odległym od momentu rzucenia nałogu, tak? I to już jest konieczne leczenie farmakologiczne. To, o czym wspominałem, paranoja prześladowcza. Czyli ta osoba, która cierpi na paranoję prześladowczą. Ma przekonanie o byciu obserwowanym, o, o tym, że jakieś organizacje, jakieś osoby knują przeciwko nim spisek, chcą ich zabić, etc., w przypadku już paranoi schizofrenicznej. Są także urojenia prześladowcze czyli osoba, która na to cierpi, często już trafia do szpitala psychiatrycznego i ona już nie sprawuje funkcji kierowniczych, nadzorczych ma poczucie zagrożenia nawet w własnym mieszkaniu. A te stany paranoidalne wywołują u niej także agresję wobec osób, które według, których, które według paranoika działają przeciwko niemu, na jego niekorzyść. I taki charakterystyczny objaw prześladowczej paranoi to jest po prostu izolacja od świata zewnętrznego, wyalienowanie. Pomoc w tej manii prześladowczej jest bardzo trudna, ponieważ osoba. Chora ma silne podejrzenia, że każdy knuje złe zamiar. Nie wierzy nikomu i nie nawiązuje bliskich relacji, a nawet zrywa kontakt. Paranoja, zazdrości, o tym już sobie powiemy w innym przy... w jakimś innym podcaście, bo to nie dotyczy szefa, Mobero. To właściwie tyle. Jeżeli mamy do czynienia z takim człowiekiem. Może czasami korzystne dla naszego zdrowia jest odejście, czasami zgłoszenie takiej osoby, bo ona też potrzebuje pomocy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, na TikToku do moich grup Masz w sobie Wartość i Nieznajomość Prawa Szkodzi, gdzie poruszam już tematy z dziedziny prawa. Dziękuję za uwagę, miłego dnia, do usłyszenia.